Modele trzech wynalazków Jana Szczepanika, kamizelki kuloodpornej, kamery filmowej oraz telektroskopu można jeszcze oglądać w Krośnieńskiej Piwnicy pod Cieniami. Wystawa Jan Szczepanik, geniusz, wynalazca, wizjoner będzie otwarta do 2 czerwca. Z tej okazji w ubiegłym tygodniu Muzeum Rzemiosła w Krośnie zorganizowało wydarzenie towarzyszące ekspozycji – Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Finiszując z wystawą, postanowiliśmy podsumować nasze prace, działania właśnie takie naukowo-badawcze, które podjęliśmy ponad pół roku temu, dotyczące historii wynalazków oraz historii samego życia Jana Szczepanika. I postanowiliśmy podsumować te wydarzenia właśnie Międzynarodowym Sympozjum Naukowym. Prace nad modelami wynalazków polskiego Edisona trwały kilka miesięcy. W tym czasie Muzeum Rzemiosła współpracowało m.in. z Instytutem Włókiennictwa w Łodzi oraz Karpacką Państwową Uczelnią. Szkice z patentów trzeba było dokładnie przeanalizować, zrozumieć i na podstawie tych szkiców tworzyć, odbudowywać ideę Szczepanika, tak aby powstał model dokładnie działający, jak sobie Jan Szczepanik wymyśli. Jan Szczepanik jest autorem kilkudziesięciu wynalazków z dziedziny barwnego tkactwa, techniki filmowej oraz fotograficznej. Międzynarodową sławę przyniosła mu kamizelka kuloodporna. Nad wynalazkiem pracował wspólnie z Kazimierzem Żegleniem. Postanowiliśmy ten materiał zrekonstruować na tyle, ile to nam się udało na podstawie znalezionych dokumentów archiwalnych, patentów Żeglenia, opisów testów balistycznych właśnie z czasów Jana Szczepanika, więc bardziej to jest może nie całkiem rekonstrukcja, ale model kamizelki. Postanowiliśmy też sprawdzić, czy ten model jest faktycznie wytrzymały na uderzenia z Colta 44,9 mm. No i właśnie kilka dni temu wróciliśmy z badań, które prowadziliśmy w Warszawskim Instytucie Uzbrojenia Wojskowego. No i prezentujemy wyniki tych badań, które okazały się bardzo obiecujące. Jan Szczepanik urodził się 13 czerwca w 1872 roku w Rudnikach koło Mościsk. W Krośnie spędził dzieciństwo i młodość. Takimi namacalnymi śladami obecności Jana Szczepanika to są choćby obiekty, w których on mieszkał, czyli obiekt na ulicy obecnej dzisiaj Szczepanika, wówczas ulica Szkolna 7. Wówczas tam Jan Szczepanik zamieszkał ze swoim wujostwem, a więc z ciocią Salomeą i wujkiem Wawrzyńcem Gradowiczem, którzy wzięli go pod opiekę i zajmowali się nim, ponieważ nie mieli swoich własnych dzieci, to zajmowali się Janem Szczepanikiem jak własnym dzieckiem. Natomiast później rodzina Gradowiczów zaprzyjaźniła się z rodziną Pików. Wojciech Pik, burmistrz, aptekarz krośnieński, mieszkali w rynku, obecny rynek 8, i w tej lokalizacji właśnie później przyszło mieszkać Janowi Szczepanikowi właśnie ze swoim wujostwem. Przyszły wynalazca uczęszczał do Jasielskiego Gimnazjum oraz Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie. Pracował jako nauczyciel ludowy w Potoku, Lubatówce i Korczynie. Pod koniec XIX wieku przeprowadził się do Krakowa, a ostatnie lata życia spędził w Tarnowie. Zmarł 18 kwietnia w 1926 roku. Wystawa Jan Szczepanik, geniusz, wynalazca, wizjoner jest elementem krośnieńskich obchodów 150. rocznicy urodzin polskiego Edisona.